Cześć Dino, cześć Dina, jak dobrze was widzieć. Czy chcecie nauczyć się czegoś nowego dzisiaj? Zatem uruchommy naszą maszynę i dowiedzmy się, czego się dzisiaj nauczymy. Już nie mogę się doczekać. O, to kolory! Owoce? Będziemy się bawić kolorami owoców. Tylko ciekawe gdzie? W parku! Będziemy uczyć się kolorów owoców w parku! Fantastycznie! Zatem ruszajmy w drogę! A to co? Mikser i urządzenie do robienia lizaków? Będziemy uczyć się kolorów, robiąc lodowe lizaki! Dobrze, zacznijmy od tego żółtego banana. Jak ci smakował ten żółty lizak, Dino? A teraz zróbmy coś z tą pomarańczową marchewką. Dina, czy widzisz tutaj pomarańczową marchewkę? Wspaniale, Dina! Jak ci smakuje ten pomarańczowy lizak, Dina? Jest też bardzo zdrowy. Dino, czy mógłbyś znaleźć czerwoną truskawkę? Czy jesteś pewien, Dino? Okej, zatem zróbmy naszego loda. Jak ci smakuje, Dino? Chyba dlatego, że wybrałeś zielony brokuł zamiast czerwonej truskawki. Zrobimy tego czerwonego lizaka z truskawki? Dina, może ty spróbujesz tym razem? Doskonale! Dina wybrała czerwoną truskawkę i zrobiła z niego loda! I jak ci smakuje, Dina? Powtórzmy teraz wszystkie kolory! To jest żółty. To jest pomarańczowy. Ten jest zielony. A ten czerwony! Świetnie, moje dinozaury! Do zobaczenia następnym razem! Hej Dino! Cześć Dina! Cóż za wspaniały śnieżny dzień! Czy chcielibyście się dzisiaj nauczyć czegoś nowego? Może czegoś związanego ze świętami Bożego Narodzenia? Doskonale! Wiecie co robić? Naciśnij przycisk Dino i zobaczymy, czego nauczymy się dzisiaj! Cyferki! To oznacza, że będziemy się uczyć liczyć! Ciekawe, co będzie dalej. Zobaczcie, to lokomotywa! To znaczy, że będziemy jeździć! Choinka? To może oznaczać tylko jedno. Szukanie świątecznych przedmiotów!
Chodźmy znaleźć nasz pociąg! Czy to nie brzmi jak super zabawa? Doskonale! Czy już słyszycie nadjeżdżający pociąg? On tam jedzie! Wskakujcie, dinozaury! I zaczynamy liczyć! Dina, czy coś już widzisz? Tak jest! To świąteczny pudding! Doskonale, Dina! Znalazłaś pierwszy świąteczny przedmiot! A ty co widzisz, Dino? Wow, Dino! Znalazłeś świąteczny prezent! To nasz już drugi świąteczny przedmiot! Tu mamy kolejny Dina! To choinka! Nasz trzeci przedmiot świąt! Poszukamy jeszcze jakichś, moje dinozaury? Co to takiego, Dina? Widzisz coś, ale nie wiesz, co to jest? Podjedźmy trochę bliżej i zobaczmy, czy możemy go rozpoznać. Dobra robota, dinozaury. Udało się. To świąteczny indyk. Nasz czwarty świąteczny przedmiot. Ale on smacznie pachnie. Pychota. Skosztujecie kawałek? Śmiało, Dino i Dina. Zasłużyliście na nagrodę. Ale dzisiaj mieliśmy super dzień zabawy i nauki. Policzyliśmy tyleż wesołych świąt! Cześć, Dino! Czy chciałbyś dzisiaj pograć z Diną w chowanego? Doskonale! Zatem zaczynamy! Gdzie jest Dina? Myślę, że powinieneś poszukać za tym murkiem. Tutaj jest! Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie ona się schowała, Dino? Masz rację. Przeszukajmy te pudełka. Spróbuj innego, Dino. Doskonale! Okej, Dina. Poszukajmy innego miejsca na chowanie się. Masz jakiś pomysł, Dino? Przyjrzyjmy się temu koszowi na śmieci. Tutaj jest! Okej, zagrajmy jeszcze raz. Gdzie jest Dina? Oczywiście. Mogła się schować w tych krzakach. Znaleźliśmy cię, Dina. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Hej, Dino. Cześć, Dina. I jak wam się podoba ten letni dzionek? A czy
Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, doskonale. Dina, czy naciśniesz przycisk i uruchomisz naszą maszynę? Fantastycznie! Będziemy uczyć się koloru! Będziemy też zbierać owoce. Tylko ciekawe, gdzie? Doskonale! Pójdziemy do lasu i będziemy się uczyć o kolorach z owocami. Czy ty też nie możesz się doczekać, Dino? Haha, doskonale! Dobrze, moje dinozaury. A teraz zobaczmy, do czego będziemy zbierać nasze owoce. Tylko spójrzcie na to. To mały wiklinowy koszyk. W nim będziemy trzymać nasze owoce. Czy możemy już ruszać, moje dinozaury? Doskonale! Zatem w drogę! Dino i Dina, tylko spójrzcie na te ogromne zielone drzewa. A tam są nasze pierwsze owoce. Zejdźmy bliżej i zobaczmy, jaki to kolor. Zgadza się, Dino. To dwa czerwone jabłuszka. A teraz włóżmy je do naszego koszyczka. Ciekawe, jakie jeszcze kolory odkryjemy dzisiaj. Zobacz, Dino, tam spadło więcej owoców. Zgadza się, Dina. To trzy żółte cytrynki. A teraz zobaczmy, jakiego koloru owoce są na tym drzewku. Spójrzcie na to, dinozaury. Czy wiecie, jakiego to są koloru owoce? Zgadza się, moje dinozaury. To cztery pomarańczowe pomarańcze. Spisaliście się dzisiaj na medal. A czy pamiętacie, jakie kolory dzisiaj odkryliśmy? Odkryliśmy czerwone jabłuszka, żółte cytrynki i pomarańczowe pomarańcze. A teraz czas na przekąskę. Dziękujemy Wam za pomoc w odkryciu tych kolorów, moje dinozaury. Do zobaczenia! Hej, Dino! Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pograć w kulki? Doskonale! Więc zaczynajmy! Zobacz, czerwona kulka! Musisz trafić w nią inną kulką. Jesteś gotowy, Dino? No to zaczynamy. To jest purpurowa kulka. Doskonale. Policzmy je teraz. Jedna. Dwie. A tu mamy pomarańczową kulkę. Wow, Dino! Trafiłeś dwie kulki pod rząd. Policzmy je teraz wszystkie. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć.
A tu jest czerwona kulka. O? Nic się nie stało, Dino. Spróbuj jeszcze raz. Trzy kulki pod rząd. Doskonale. Policzmy je teraz. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetna robota, Dino, trafiłeś we wszystkie kulki. I przy okazji nauczyliśmy się tylu kolorów dzisiaj. Czy chciałbyś się powtórzyć? Purpurowy, pomarańczowy, czerwony, zielony, ale dzisiaj mieliśmy super frajdę. Do zobaczenia wkrótce, Dino! Hej, Dino! Cześć, Dina! Mamy dzisiaj bardzo wieczny dzień, prawda? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale! A więc wiecie, co robić? Naciśnij, Dino, przycisk i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna! Zobaczcie, to numery. Ciekawe, co będzie następnie. To mi wygląda na jakąś tratwę. Ciekawe, po co będzie nam potrzebna tratwa. I pozostał ostatni, trzeci symbol. Zobacz, Dino, twoje ulubione. Pójdziemy nad jezioro, popływać na tratwie i pouczyć się o numerach. Co myślisz o tym, Dina? Doskonale. Poczekajcie, dinozaury. Czy o czymś nie zapomnieliście? Musimy założyć rękawki do pływania. Różowe dla Dino oraz żółte dla Diny. Doskonale. Teraz jesteście gotowi na przygodę na tratwie. Płyńmy teraz i zobaczmy, jakich numerów możemy się nauczyć. Wow, dinozaury, wyglądacie super klawo na tej tratwie. Czy jesteście gotowi zacząć liczyć? Okej, zatem zaczynamy liczenie. Dina, co tam widzisz? Masz rację, to liście lilii. Policzmy je. Jedno lilię, dwie lilie, trzy lilie. Doskonale, Dina. Dino, a czy ty chciałbyś policzyć coś innego? Masz rację, Dino. Na wodzie są małe kaczątka. Policzmy je. Zobaczcie, Dino znalazł jedno kaczątko, dwa kaczątka, trzy kaczątka. Doskonale, Dino. Dino, Dino, czy widzicie coś jeszcze, co moglibyśmy policzyć? Wow, masz rację, Dina. Mamy tutaj latające motylki. Policzmy je, zanim odlecą. Jeden motylek, dwa motylki, trzy motylki. Co to takiego, Dina?
Widzisz cztery motylki? Ale gdzie jest czwarty? Zobacz, tam jest czwarty motylek. Siedzi na nosku Dino. Czy pamiętacie, co dzisiaj policzyliśmy? Tak jest, Dino. Policzyliśmy jedną, dwa, trzy liście lilii. Jedno, dwa, trzy kaczątka. Oraz jeden, dwa, trzy, cztery motyle. I wygląda na to, że poznaliśmy nowych przyjaciół. Cóż za wspaniały dzień! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu rzeczy. Do zobaczenia następnym razem! Cześć, Dino. Czy chciałbyś zakręcić maszyną i zobaczyć, czego się dzisiaj nauczymy? Zatem zróbmy to. Aha, będziemy uczyć się dzisiaj o kolorach i liczbach. W dodatku będziemy szukać wielkanocnych jaj. Tylko ciekawe, gdzie? Na naszym placu zabaw. Doskonale! Ruszajmy w drogę! Cześć, Dino! Cześć, Dina! Zaczynajmy nasze poszukiwania jajek! Ciekawe, gdzie pierwsze się kryje? Rozdzielmy się, dzięki czemu znajdziemy je szybciej! Znalazłeś je, Dino. Pierwsze jajeczko jest czerwone. Ty też znalazłaś jedno, Dina. I te jest koloru zielonego. Wow, jesteście w tym naprawdę dobrzy! Kolejne jajko jest koloru żółtego! Ciekawe, czy kolejne jajeczko jest na tej karuzeli, Dina? Tak jest! Jajko numer 4 jest niebieskie. Pozostało tylko jeszcze jedno i musi być gdzieś tutaj. O, tu jest! Jajko numer 5 jest koloru białego. Teraz możemy je wszystkie powtórzyć. Jajko numer 1 jest czerwone. Jajko numer 2 jest zielone. Jajko numer 3 jest żółte. 4 niebieskie, a 5 białe. Doskonale, moje dinozaury. Znowu wam się udało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Dino. Cześć, Dina. Cieszycie się słonecznym dzionkiem? A czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Okej, moje dinozaury. Dino, naciśnij przycisk i zobaczymy, co nasza maszyna pokaże nam dzisiaj. Ciekawe, co pokaże nam nasza maszyna? Wow, jak ekscytująco! Kolory! Zobaczmy, co dalej. Będziemy malować? Tylko ciekawe, gdzie? Dina, czy to nie wygląda jak zdjęcie twojego domu? Myślę, że będziemy dzisiaj uczyć się kolorów, malując twój domek, Dina! To wspaniałe! Okej, dinozaury,
Weźmy nasze pędzelki farby i zaczynajmy! Wow, ale mamy tutaj dużo rzeczy do malowania! Mamy farbę, pędzelki, a nawet wałki! Idziemy do domku Dina? Doskonale! Ruszajmy! Wow, Dina! Twojemu domkowi przydałoby się trochę malowania! Wybierzesz kolor? Dino, czy wiesz, jaki to kolor? Tak jest. To jest pomarańczowy i pomalujemy nim ściany. Dino, czy chciałbyś wybrać kolejny kolor? Dina, czy wiesz, jaki kolor wybrał Dino? Tak jest, Dina. Dino wybrał niebieski kolor, żeby pomalować dach. Wow, czy ten dach nie wygląda wspaniale? Twój dom wygląda coraz lepiej, Dina. A co z przednimi drzwiami? Chciałbyś pomalować je na różowo? Okej, zróbmy to. Zobacz na to. Mamy różowe drzwi, Dina. Okej, Dino, twoja kolej. Jaki kolor użyjesz? Chciałbyś użyć taki sam kolor, jakiego ty jesteś, Dino? A czy wiecie, jaki to kolor? Tak jest! Dino pomalował te koszyki na żółto. Tak jest, Dina, twój domek jest już skończony. Niebieski dach, różowe drzwi, pomarańczowe ściany i żółte koszyki na kwiatki. Świetna robota, dinozaury. Cóż za wspaniały dzień. Dziękujemy wam za pomoc w nauce kolorów i restauracji domku. Cześć, Dino! Cześć, Dino! Czy chcielibyście dzisiaj pobawić się z maszynką do banieczek? Moglibyśmy też pouczyć się o kształtach! Doskonale! Zaczynajmy! Zobaczcie, tu jest pierwsza maszyna do banieczek! Ciekawe, co to będzie? Banieczki są w kształcie kulek! Dalej, przyjaciele! Rozbijmy je! Udało się! Doskonale! Kolejna maszyna do banieczek. Ciekawe, co ona zrobi? Te banieczki są w kształcie kwadratu. Wspaniale! Poszukajmy kolejnej maszyny. Tam jest! Ciekawe, co za kształty wytworzy. Trójkąty! Banieczki są chyba zbyt wysoko dla was, ale mam jakiś pomysł. Możemy użyć trampoliny! Wow, ale to była zabawa! Kontynuujmy! A tu jest ostatnia maszyna. Co to będzie? Aha.
Gwiazdki, jakie piękne! Ich też nie możecie dosięgnąć. Ale na szczęście mamy trampolinę. Doskonale, jesteście tacy mądrzy. Udało nam się złapać wszystkie banieczki. Ale dzisiaj mieliśmy zabawy, jak zwykle. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Dinozaury, co robicie tu o tej porze? Jest bardzo późno i pora iść spać, nie sądzicie? A więc chcielibyście się nauczyć czegoś nowego przed pójściem spać? Okej, Dino, naciśnij przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj będziemy uczyć. Ciekawe, co to będzie? Zobacz, to numery. Co będzie następne? Wygląda na to, że będziemy liczyć gwiazdy. Tylko w którym miejscu? Ale niespodzianka. Będziemy liczyć gwiazdy w łóżku. Chwilka, moment. Czy o czymś nie zapomnieliście? Musicie założyć wasze czapeczki do spania. Okej, załóżmy nasze czapki i wskakujmy do łóżek. Doskonale, mamy tu łóżeczko i będziemy spać pod gołym niebem. Hej, dinozaury, jesteście gotowi, żeby policzyć gwiazdy? Okej, zobaczymy, ile ich znajdziecie. Jedna, dwie, trzy spadające gwiazdy. Wow, to było niesamowite! Dobrze, zobaczmy, co jeszcze nam się tam ukaże. O nie, Dino zasnął. Dina, może ty opowiesz Dinowi, co widziałaś? Tak jest. Dina widziała jednego, dwa, trzy świetliki. Okej, zobaczmy, co jeszcze nam się objawi. Wow, dinozaury, widziałyście to? Policzmy te lilie wodne. Jedna, dwie, trzy lilie wodne. Wspaniale. Zobaczcie, kto nam się objawił. To księżyc. Dinozaury? Dinozaury? Myślę, że na dzisiaj wystarczy liczek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Dino. Cześć, Dina. Jak się miewacie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś, co wprowadzi was w świąteczny klimat? Doskonale. Dino, naciśnij przycisk i zobaczmy, o czym będziemy się dzisiaj uczyć. Zobacz, to kształty. Ciekawe, co będzie następne. Zbudujemy bałwana śnieżnego. Tylko ciekawe, gdzie? Zbudujemy go w jeziorku. To będzie mega zabawa, moje dinozaury. Czy jesteście gotowi? Okej, świetnie. Ale najpierw zobaczmy, jak nasza maszynka pomoże nam w budowie naszego bałwana.
Tak jest, Din. To są świąteczne skarpety. Jedźmy teraz do jeziora i zobaczmy, co tam jest. Wow, dinozaury, spójrzcie! Na środku jest wyspa, gdzie możemy zbudować naszego bałwana. To dobre pytanie, Dina. Ale jak zbudujemy naszego bałwana? Świetny pomysł, Dino. Jeżeli będziemy pchać śnieg, zmieni się on w kulę śnieżną. Spróbujesz, Dina? Położymy ją na wyspie? Okej, zatem zaczynajmy. Jedna kula na ciało i jedna na głowę. Okej, i co teraz? Tak jest, Dina. Nasz bałwan potrzebuje ramion. Dino, rzucisz okiem do skarpety, żeby zobaczyć, z czego możemy zbudować ramiona? Teraz nasz bałwan ma ramiona. Czego jeszcze potrzebuje? Tak jest, Dino. Oczu! Dwa czarne guziki. One będą idealne. Nasz bałwan zaczyna wyglądać coraz lepiej. Tak jest, Dina. Żaden bałwan nie jest kompletny bez nosa. Marchewka jako nos. Doskonale. Myślę, że nasz bałwan jest już skończony. Co takiego, Dina? Uważasz, że nasz bałwan powinien mieć coś do ogrzania? To doskonały pomysł, Dina. Para rękawiczek i kapelusz. Dzięki temu będzie mu ciepło. Świetna robota, moje dinozaury. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kształtów, a nasz bałwan jest teraz skończony i jest mu ciepło. Do zobaczenia następnym razem i wesołych świąt!